Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. Chciałem Państwa przywitać. Dzisiaj naszym gościem będzie Rafał Woś, pierwszy raz przed kamerą. Będzie trochę pewnie zestresowany, więc trzymajcie Państwo za niego kciuki i po prostu będziemy się też z Rafałem Wosiem wyzywać trochę. Dzień dobry, Panie Rafale. Dureń. To mnie. Idiota. Kretyn, wariat, imbecyl, bałwan, baran, osioł, muł. Proszę Państwa. Głupiec, głupi, głupol, głupek. To jest wszystko, to jest o mnie, ale to jest, to ja się teraz zrewanżuję. Świrus, imbecyl, tuman, cymbał, głąb, osioł, młot, muł, gamuń. Ale Bęcwał, jełop, palant, pacan. Bęcwał było już. Patafian, bezmózgowiec, wolnomyśliciel. No, wolnomyśliciel, to jest piękne. A jeszcze jest palant. Też i szybko jest, myśliciel. Jest, też. I cap jest, i szajbus. A się tak wyzywamy, proszę Państwa, teraz... Ciemna masa. Z panem Rafałem Wosiem. Tak sympatycznie się. Z redaktorem się wyzywamy, gdyż, proszę Państwa, można. Jest w ogóle teraz, taki, już, teraz można. Już można. Jest taki sędzia w ogóle z Warszawy, warszawski. Nazywa się Grochowicz Tomasz. I tego sędziego serdecznie pozdrawiamy, bo dał nam poniekąd przyzwolenie, ale takie poniekąd, bo to już musimy tutaj mówić, poniekąd dał przyzwolenie swoim wyrokiem, który jest nieprawomocny, ale jednak poniekąd dał, bo pan sędzia uznał, że pisarz Żulczyk, Jakub Żulczyk, pozdrawiamy Kubę, cześć, cześć, pozdrawiamy, że ten pisarz mógł napisać o prezydencie, że jest idiotą. I jest taki artykuł Kodeksu Karnego 135, który mówi, co teraz barki robisz? Barki. Teraz, uwaga, teraz redaktor Wosia mówi, on robi barki trochę. I jest taki artykuł 135 Kodeksu Karnego, który mówi, że za znieważenie głowy państwa to jest do 3 lat więzienia. No i wydawałoby się, że jak ktoś mówi o kimś idiota, to że znieważa. Ale sędzia Grochowicz powiedział, że wcale, że nie. Że to wcale nie było, że znieważenie, tylko, że to była satyra i krytyka władzy. I umorzył to postępowanie. W związku z tym na tego sędziego, niestety Grochowicza, trochę współczujemy panu sędziemu, bo to jest bardzo odważny wyrok, bardzo odważny, który idzie wbrew na przekór i teraz na tego sędziego Grochowicza wylało się no, dużo takich nieprzyjemnych, różnych określeń, takich jak tutaj używaliśmy z redaktorem Wosiem, ale królowało też, a jak ja bym o panu sędzim powiedział debil. To są ludzie tacy, którzy nie znają się na prawie i nie rozumieją tych niuansów, że debil to nie równa się wcale debil. Panie no tak, że nie skojarzą, że to chodzi o to, że nie wolno obrażać w ten sposób sędziów innych zawodów zaufania publicznego, no bo jak się o nich mówi na przykład, że są tam nieuczciwi, nie zawsze dobre wyroki wydają, to jest nagonka i tak dalej. To trzeba oddzielić, bo głowę państwa to wolno, bo to jest inna jakby, inna para kaloszy. No, dla mnie to jest kolejny dowód, że żyjemy w państwie autorytarnym, faszystowskim, państwie, w którym już dawno upadła demokracja. No i w takim państwie są takie wyroki, gdzie głowę państwa, proszę państwa, wolno nazywać tymi słowami, które wymieniliśmy wcześniej. A to jest pisowski wyrok to jest, bo PiS wszystko opanował, jest reżim pisowski. Tak, chyba nie to jest kolejny przykład właśnie panującego faszyzmu. Zresztą... Chyba nie wyszła nam ta wypowiedź teraz, wydaje mi się, że... Czy chyba coś pokręciliśmy? Nie. To dokładnie tak jest. Ja kilka dni temu próbowałem jest kupić... Tak. Byłem świadkiem, jak w sklepie z prasą klient nie został obsłużony z powodu swoich rzekomo propisowskich sympatii. Więc sprzedawca odmówił obsłużenia. A skąd on? Bo pewnie miał bruzdę tutaj miał. Pisowcy mają tu bruzdy. Proszę Państwa, czy jakoś inaczej? Nie, bo ten klient... Jak on go poznał? Ten że to sprzedawca zaproponował obrzydliwy. Pewną narrację opisującą właśnie rządzących w tych słowach. Klient powiedział, że on widzi to nieco inaczej, no co nie został obsłużony i wtedy minął go z kolejeczki, wszedł przed niego inny klient, został zapytany przez sprzedawcę, czy on też uwielbia PiS tak bardzo jak ten poprzedni. Ten powiedział, że nie, bo chce kupić tam szybko bilet i biec na autobus, więc został obsłużony. Takie rzeczy, proszę Państwa, w 6. roku dyktatury wojskowej w Polsce. Przestrzegamy Państwa, żebyście Państwo się tak chamsko nie zachowywali, żebyście nie pokazywali, że jesteście pisowcami, bo to wtedy możecie zostać słusznie nieobsłużeni. Może być nieprzyjemność. No, pisowcy, koniec z Wami, nie dostaniecie biletów. On bilet chciał kupić, czy co? Bilet, a może wodę?
no bilet, a może wodę. A co jak ci się podobało, panie redaktorze, że na przykład z tą konfederacją, nie? Bo ta konfederacja mówiła, że w ogóle wolność jest nie i że byłoby fajnie, jakby było po prostu tak, że każdy może robić co chce i ich wyciął ten Zuckerberg nożyczkami, ich tak wyciął. Słuchajcie, opowiem ci teraz, nie? On ich wyciął tak z Facebooka, ich nie ma. A oni tam mieli 600 chyba, prawie 700 tysięcy fanów mieli u siebie na Facebooku. To jest dużo, nie? To dużo jest. I on ich tak wyciął i oni wtedy sobie pomyśleli, dobra, zaprotestujemy, nie? Z jednej strony, ale jesteśmy cwaniaki. Bo to są cwaniaki, to nie są tacy, to są cwaniaki, nie? I oni pomyśleli sobie, że zrobią tak. Założymy drugi profil, po prostu koło poselskie, nie? I zrobili tak. I słuchaj, w ciągu, ja nie wiem, chyba godzinę to trwało, od razu mieli 31 tysięcy tych uczestników, widzów, fanów, nie? Ale Zuckerberg akurat nie spał i przyniósł te nożyczki. Wiem, widziałeś tego Zuckerberga, nie? O niektórzy się śmieją, że on wygląda jak obcy, że ma tą grzywkę taką. Że już uważaj, bo cię wytnie. Bo mnie wytną, nie? Że ma tą grzywkę i że to, ale to jest nieprawda. I Zuckerberg nie spał i on, proszę państwa, wziął te nożyczki znowu i oni, mimo że mieli dopiero tylko 31 tysięcy, to ten Zuckerberg ich ciach, ciach, ciach i ich dalej nie ma. No, wrócą, potem ich znowu nie będzie. Może by zmienili nazwę, wiesz co? Gdyby na przykład nazwali się tak dla niepoznaki, dla Zuckerberga, platforma, nie? Mhm. I logo zmienili. Tak. I on by wtedy nie poznał. No i jeszcze... mogliby zmienić, wiesz co jeszcze? Poglądy. Jeszcze poglądy. I wtedy... Proszę państwa, konfederaci, mamy dla was cudowną radę. Trzy rzeczy wystarczy zmienić i Zuckerberg tak. Nic wam nie zrobi. No właśnie. Logo, nazwę i poglądy. Właśnie. I już. Wystarczy co innego mówić, proszę państwa. Wystarczy. No to przecież nikt nikogo w internecie nie zmusza do mówienia takich rzeczy, które się nie podobają Facebookowi. Proszę państwa, sposobem, konfederaci, no. Sposobem. Nie tak wprost i no naprawdę. Jest taki ludowy pożegnanie. Sposobem wróbel, kobyle, coś tam, nie pamiętam co. Ale porozmawiajmy o koszykówce, dobra? O koszykówce. Czy ty się interesujesz koszykówką? Nie, w ogóle. Możemy porozmawiać. Ponieważ się nie interesuje, to mogę dużo powiedzieć. Tak. Jakby. Jak rasowy taka, polityk na przykład. Jest taka liga w Stanach Zjednoczonych, nazywa się NBA. Kojarzysz? NBA. Tak. Nie, NBA. NBA. No, kojarzę. NBA tak. To jest ten dyplom, który zapewne uzyskałeś w trakcie swojej menedżerskiej długoletniej kariery. Ta rodzina sprzedała krowę. Natomiast liga NBA jest ligą koszykówki w Stanach Zjednoczonych. I jest tam drużyna Brooklyn Nets. Gra. Drużyna. Nets. To jest jej koszulka. Akurat... No, tutaj, do góry tam. Weź wstań trochę, żeby było widać. No. To może kamera niech się obniży do mnie. Dlaczego ja mam się podporządkowywać kamerze? Tak. Drużyna Brooklyn Nets ma, przynajmniej przed rozpoczęciem tego sezonu, miała trzy gwiazdy. Trzy ważne postacie tej drużyny to Kevin Durant, James Harden, którego koszulkę tutaj dumnie na sobie noszę, i jeszcze numer 11 Kyrie Irving. No a w tym sezonie okazało się, że ma już tylko dwie gwiazdy, bo Kyrie Irving nie może grać. Bo Kyrie Irving jest w ogóle bardzo ciekawą postacią, taki rzut oka w jego życiorys. To jest w ogóle, on jest przewodniczącym Związku Zawodowego Koszykarzy, bo tam sportowcy są uzwiązkowieni. I on też jest takim aktywistą. Na przykład jak była ta sprawa morderstwa George'a Floyda w Stanach Zjednoczonych, pamiętamy, zaczęły się zamieszki na tle rasowym. On przekazał dom rodzinie George'a Floyda, zapłacił dług studencki tam za jakichś studentów w Stanach. To jest duży problem, ten dług studencki. Floyd nie był studentem. Nie, to mówię o innych jego aktywnościach. Floyd inaczej trochę przekazał, spędzał czas. Półtora miliona takiego zadośćuczynienia dla pań grających w lidze damskiej NBA, WNBA, które nie chciały grać podczas COVID-u. Przekazał jeszcze tam pieniądze na jakieś na żywność dla miasta, z którego pochodzi i tak dalej, i tak dalej. No w każdym razie bardzo jest taki aktywny, związkowy i tak dalej. I jeszcze ma jedną taką cechę, nie chce się szczepić. Nie zaszczepił się. Powiedział, że nie zaszczepi się na COVID-19, bo po prostu nie wierzy w działanie tej szczepionki, uważa, że nie jest ona przetestowana i tak dalej, i tak dalej. No możecie sobie doczytać. Czy on jest z Konfederacji? W zasadzie można by taką tezę postawić. I nie gra. I nie grał do tego momentu. Nie mogę teraz rozmawiać, bardzo przepraszam.
Czy dostałeś już informację, że zostałeś usunięty? Dzwonią z NBA, tak. Z NBA dzwonią. No i Kyrie Irving nie grał od początku tego sezonu i dopiero teraz zadebiutował. Ale nie może grać w meczach rozgrywanych na Brooklynie, w ich własnej hali. Może grać tylko na wyjazdach, ponieważ Nowy Jork ma takie prawo, że niezaszczepieni sportowcy występować nie mogą. No i tutaj dochodzimy do takiego bardzo ciekawego zagadnienia, mianowicie co robić z ludźmi, którzy nie chcą się szczepić. No bo sprawa jest dosyć trudna, jest skomplikowana. Ale to jest kuriozalne, no powiedzmy sobie szczerze, no to jest strasznie głupie, nie? No i głupie, i kuriozalne, ale też bardzo ciekawe, bo jak dotychczas, od wielu lat słyszymy, że jest w Europie i na świecie coś takiego, idzie taka fala populistyczna, autorytarna, antyliberalna, tak? To jest ta fala, której wszyscy, cały ten cywilizowany świat się boi, które uosabiają na przemian różne tam postacie, które mają czasem głowę Trumpa, czasem Kaczyńskiego, czasem Orbana, czasem Erdogana, różnie to bywa nazywane. W każdym razie, że ta populistyczna, antyliberalna fala zmiata ten stary, dobry porządek. No tylko, że z drugiej strony mamy takie rozwiązania jak tutaj, które no de facto nakazuje bardzo mocno, czy próbuje ustawiać świat wedle jakiegoś założenia. W tym wypadku trzeba się zaszczepić, żeby grać w koszykówkę, i ten Kyrie Irving, który się nie chce zaszczepić, jest zmieciony z powierzchni ziemi właśnie przez to. No ale najczęściej płacą mu. Ci wszyscy, no ma kontrakt, sobie dobrze go wynegocjował. Najczęściej ci wszyscy, którzy są, najmocniej ostrzegają przed nadejściem tej wielkiej populistycznej fali antyliberalnej, są jednocześnie zwolennikami tych rozwiązań, które na przykład najchętniej by wszystkich zaszczepili przymusowo. A jak ktoś nie chce się zaszczepić, no to trzeba go tam poddać różnym próbom ciężkim lub mniej trudnym, którego do tego zaszczepienia zmuszą. I teraz jak to wyjaśnić? Logiczne. Bo ja nie potrafię tego wyjaśnić. Według mnie to jest logiczne, bo to chodzi o to, to polega na tym, że po prostu ludzie, którzy są za wolnością, uważają, że ta wolność jest na tyle konieczna, że nie wolno jej za dużo dawać, nie? Żeby jej nie wydać całej. Bo jak taką wolność, na przykład tak mówisz o tej wolności i pozwolisz to ludziom, to może jej potem zabraknąć, nie? To tej wolności trzeba mieć na ustach, ale spokojnie ją trzeba dystrybuować, a nie tak, że każdy jest od razu wolny. Mnie się bardzo podobał taki przyczynek polski dotyczący szczepień. Jest taka pani kurator oświaty Małopolska, pani Barbara Nowak, która w jakimś wywiadu powiedziała, że tam ona nie jest za tym, żeby przymusowo szczepić, bo być może jest to jednak jakieś, i użyła strasznego słowa. Uwaga, proszę Państwa, użyła potwornego słowa, którego nie wolno używać. Jak użyję tutaj, zobaczymy, co się wydarzy. Ona użyła tego słowa, że być może jest to jednak pewnego rodzaju eksperyment. O rany, powiedziałem to. Eksperyment, rozumiesz? I wtedy stało się tak, że napadnięto na nią ze wszystkich stron, że ona jak mogła w ogóle powiedzieć słowo eksperyment na literkę E. I ona to powiedziała. I jedną z najbardziej takich rzutkich, rezolutnych i zapamiętanych osób napadających była pani Beata Mazurek, kiedyś rzeczniczka prasowa Prawa i Sprawiedliwości. Ale ona napadła nie na samą panią Nowak, tylko na pana Czarnka, no bo minister Czarnek jest szefem pani, prawda, kurator oświaty. I napadła na niego w ten sposób, że powiedziała mu tak, uwaga, na Twitterze. Hej, Czarnek, głuchy jesteś. Tak mu napisała. Bo to tak, no ja widziałem jej odpowiedź, jego odpowiedź zresztą bardzo ładną, że zresztą też mogę każdemu doradzić, że raczej należy od tweetowania stronić w godzinach wieczornych, późniejszych. Strońmy od tweetowania wieczorem w godzinach, ale mnie się też podobało, co odpowiedział, jak odpowiedział minister Czarnek, bo minister Czarnek odpowiedział takim drukiem, takie zdjęcie zrobił, taki był druk od lekarza i tam były badania słuchu i że po prostu słuch ma prawidłowy, że nie jest głuchy. Tak. No to był taki twardy naukowy dowód. Obroniono, udało się obronić jednak panią kurator oświaty, Barbarę Nowak, że na razie jej nie wyrzucono, a ona sama przyznała, że ona może się nie powinna jednak tak wypowiadać, bo ona jest historykiem, a nie jest, prawda, lekarzem w związku z tym. Ale... I nie mówcie Państwo absolutnie tego obrzydliwego słowa,
na literkę eksperyment. Tak. No ale tak naprawdę no, wróćmy do sedna sprawy. Co zrobić? Co zrobić w tej sytuacji? To znaczy mamy takie społeczeństwo, jakie mamy, w której pewne gwarancje wolności osobistej, jak również takie gwarancje polegające na tym, że no, nakaz ingerencji medycznej w zdrowie no, obowiązkowy być nie powinien. Tak to przynajmniej wydawało mi się, że do tej pory jest taki konsens. No i co zrobić z tymi wszystkimi ludźmi, którzy nie chcą się szczepić? No bo ja na przykład nigdy nie jestem i nie byłem liberałem. I nigdy nie argumentowałem, że wolność indywidualna jest czymś bardzo ważnym i trzeba jej bronić choćby nie wiem co. Więc ja zupełnie spokojnie mógłbym na przykład teraz mówić, że tak, obowiązkowe szczepienia dla dobra wspólnoty i tak dalej. Ale nie rozumiem tego, że ci ludzie, którzy odmieniają słowo liberalizm przez wszystkie przypadki, straszą tymi populistami, że przyjdą, poustawiają nam życie i tak dalej, że ci sami ludzie chcą szczepić obowiązkowo i pognębić tych wszystkich, ale którzy zaszczepić się nie chcą. Ale ty byś był w ogóle za tym, na przykład, żeby przyszli do ciebie, jak na przykład do Floyda, i żeby jeden ci na grydykę nacisnął i cię zaszczepił i poszli sobie? Jeszcze jakbyś był żywy, nie? Chciałbyś, żeby to jest przymusowe szczepienie na przykład, nie? Bo oni też zrobią tak, wyróżniają tak, że jest obowiązkowe albo przymusowe. Obowiązkowe to, że ty się musisz sam zaszczepić, bo jak nie, to tak, oni cię tam dojadą, że tam 1500 euro kary albo coś, ale nie obowiązkowe, tylko przymusowe, takie, że przyjdą i cię po prostu Nie, ja po prostu że... nie rozumiem tego... Ja nie rozumiem tego fenomenu, a że jednocześnie mamy w Polsce akurat opór przeciwko tej powszechnej fali przymusowego, wręcz czy prawie przymusowego szczepienia, płynie z takich ośrodków, jak na przykład wspomniana przez ciebie Konfederacja. Politycznie to jest właściwie jedyny w tej chwili ośrodek, który tak otwarcie o tym mówi. Która to Konfederacja innymi... jest właśnie przedstawiana jako autorytarna, zamordystyczna, Bóg wie jeszcze jak. I między jak to innymi, pogodzić? Mnie właśnie mózg eksploduje, jak między innymi to właśnie dlatego wycięto ich z Facebooka, że oni mają takie, albo pokazują, tak, że jest taki zwykły człowiek, nie, taki najzwyklejszy, który tak w sposób najzwyklejszy myśli, na przykład jak taki zwykły, normalny człowiek, który tam pójdzie siłownie, a potem sobie czasem pomyśli coś, to myśli sobie tak, ale zaraz, chwileczkę. Przecież na przykład szczepiliście ludzi taką AstraZeneką, nie? I mówiliście, że okej, okay, że w ogóle na rok, że w ogóle, że te, i że absolutnie, że pewna, szczepiony i coś, i już tą AstraZeneką nie szczepicie, nie? I na przykład taki człowiek sobie pomyśli tak, ale szczepiliście taką szczepionką Johnson & Johnson, jednorazową, która miała być jednorazowa, dwurazowa, ale teraz się okazuje, że ona nie jest jednorazowa, dwurazowa, na przykład we Francji, gdzie ja tam byłem przez przypadek, i ona się okazuje, to jest też bardzo ciekawe, że jak masz taką szczepionkę Johnson i Johnson, wszczepioną w siebie, bo ja mam, to na przykład jak ja przyjeżdżam do Polski, jestem teraz w Polsce, bo siedzimy teraz w Polsce, to ona działa, nie? I te przeciwdziała mam bardzo aktywne teraz w sobie. Na rok ja mam to napisane na certyfikacie, że do kwietnia one są bardzo aktywne u mnie w tym moim ciele. Tu proszę Państwa, nie wiem, czy to widać teraz, że one są aktywne, te przeciwdziała. Jest to napisane, ja to mam na to dowód. Natomiast jak ja jadę sobie do Francji, czy tam lecę sobie samolotem. Leciałeś kiedyś samolotem? Fajnie jest. Do ale Francji? Okay. No, do Francji. Mój pierwszy lot samolotem był właśnie do Francji. Pierwszy lot samolotem. Pamiętam jak dziś. Rafała Wosia pamięta jak dziś był do Francji, ale zostawmy na razie samoloty. I jak lecę, ja na przykład ja do Francji, nie, bo ty nie jesteś tym nie Johnson, samolotem. Johnson. To wszystko jedno, nie? I ja przekraczam tę granicę. No, tak. No i wtedy Francji? Te przeciwciała, one się wchodzą w te takie pancerzyki tych ślimaków wilniczków i dlatego są opancerzone. Właśnie, proszę Państwa. No. W tej no to jest oczywiste. Moje te przeciwciała tu w tym grubym ciele, proszę Państwa. Sławomir nie rozumie podstawowych naukowych faktów, które uzasadniają. One się jak to we Francji się wycofują i ja już tam nie mam tych przeciwciał. Tak. I ci Francuzi po prostu we Francji, nie? Tak. Proszę tak. Państwa, nie? Ale czego nauczył nas COVID? Czego nauczyły nas te 2 lata boksowania się z tą zarazą, twoim zdaniem? Jak nas zmieniła jako społeczeństwo? Jak zmieniła naszą moralność? Myślisz, że zmieniła w ogóle się jakoś nasza moralność w tym czasie? Wiesz co, ja myślę, że najgorzej, tak najbardziej, to chyba przeorały dzieciaki, wiesz, bo dzieciaki nie mają dostępu do innych. No dorośli sobie bardziej, lepiej radzą. Nie? Natomiast ja myślę też o tysiącach biznesów, interesów, które upadną albo no, nie mają szans na przetrwanie. No, myślę, że COVID zmienił nas bardzo i... Niestety chyba jeszcze bardziej nas podzielił, co dla mnie jest dziwne, że ludzie jakby nie... To jest też ciekawe, ja nie wiem, czy to jest właśnie, ty mi powiedz, bo ty się tak bardziej znasz. Czy to jest też taka polska, słowiańska cecha, że no w Stanach jest, ja wiem, ale czy to taka, że tak bardzo my nie przyjmujemy argumentów, czy nie chcemy słuchać argumentów drugiej strony. Na przykład ty jesteś antyszczepionkowcem, załóżmy, nie? Ja jestem szczepionkowcem, że trzeba. I my moglibyśmy się wymieniać gdzieś tymi argumentami, nie moglibyśmy znaleźć coś takiego, co się nazywa pole wspólne, nie? Że moglibyśmy też, ale my nie znajdziemy.
bo jak ty jesteś Polakiem, ja jestem Polakiem, to musimy pokłócić, nie? Musimy się podzielić zaraz, nie? To jakby, nie, myślę, czy to jest że takie typowo polskie, tu nie, czy nie? Tu nie ma co argumentować ojkofobicznie, to nie ma nic wspólnego z tym, że jesteśmy Polakami, czy nie Polakami. To dobrze, bo jestem strasznie dumny z tego, że tak, jestem Polakiem. No więc możesz spokojnie być dalej dumny. Ja pytam cię o to dlatego, bo czytałem w 2020 roku w maju chyba taki tekst filozofa Johna Danahera, irlandzkiego filozofa, który wtedy stawiał taki... Jak się to wymawia? No tak jak wymówiłem. Który wtedy postawił takich kilka tez dotyczących tego, jak COVID zmienia naszą moralność. I się tak zastanawiam, ja z nim nawet potem przeprowadziłem rozmowę, która się tam ukazała. On mówi po polsku? Nie, ale ja mówię po angielsku. Choć słabo. Nie wyszła mi znowu, to już drugi raz mi nie wyszła wypowiedź w tym programie. I on postawił kilka takich tez i teraz się zastanawiam, czy one się sprawdziły. Na przykład on prorokował wtedy, że COVID przybliży nas do takiego zjawiska, które się nazywa koniec pracy. Że nagle się okaże, że my możemy nie pracować. Że nagle się okaże, że to nie jest tak, że trzeba 8 godzin spędzać na czynnościach zwanych pracą. Można za to dostawać pieniądze. To nie jest tak, że ilość czasu spędzona w pracy przekłada się w jeden do jednego na to, że więcej jesteś w stanie zrobić. Nie jest tak, że jak będziesz siedzieć 12 godzin, to zrobisz x, jak 16 to x plus 4, jak 18 to x plus i tak dalej, i tak dalej. Tylko, że ta pandemia uświadomi nam to, że możemy mieć więcej czasu dla siebie, ale zaraz, nie pracować, że, i tak dalej. Że możemy mieć więcej czasu dla siebie, tak. czy że jesteśmy niepotrzebni? Koniec pracy, do widzenia. No to, bo to trochę przerażające. Wiesz co, no to jest... Tak się chciał czuć potrzebny. Mnie się Rafał, wydaje... czy ty mnie w ogóle potrzebujesz? No, ta rozmowa świadczy o tym, że się słuchamy i jesteśmy Kurde, sobie potrzebni. No, jak dobrze, że mnie Rafał potrzebuje. Jestem potrzebny. Nie, no jakby wyglądał ten program, gdyby tam siedziała kukła taka bez życia. Gorzej, gorzej by wyglądał trochę. Gdyby rzeczywiście było tak, że może być android albo robot, który odpowiada w miarę sensownie na pytania i jest jakimś partnerem do rozmowy, to byłaby inna sprawa. Ale na razie takimi robotami nie dysponujemy. Ja się nie będę pytał, czy ja sensownie odpowiadam. Bo jeszcze mi powiesz prawdę. Przybliżył nas COVID do końca pracy, czy nie? Bo mi się wydaje, że odwrotnie. To znaczy mi się wydaje, że my dzisiaj więcej pracujemy. To znaczy poprzez tę całą pracę zdalną, to praca się tak rozlała, że człowiek już cały czas jest w pracy. Że już w zasadzie jeszcze jak wdepnął w ten home office tak zwany, no to w zasadzie już nie ma tego rozgraniczenia pomiędzy pracą i życiem. Jest tak, ale, to to nie jest według mnie, to nie jest to samo jednak, jak jesteś z kimś na Zoomie, a jak możesz komuś podać rękę, możesz się z nim pośmiać, jesteś metr od niego. Oczywiście metr od niego jest dużo lepiej. No pewnie, że tak. Ale COVID nas z tego wypycha i sprawia, że stawia taką tezę, że home office to jest w zasadzie to samo, więc można pracować niby lepiej to dopasować do zobowiązań życiowych, rodzinnych i tak dalej, ale tak naprawdę to się nie zgadza. To znaczy praca zdalna nie dopasowuje nas lepiej do wyzwań dnia codziennego, moim zdaniem. Nie wiem, czy moje twierdzenie będzie słuszne, czy nie. Zastanawiam się, czy w ogóle postęp technologiczny nie sprawia, że my, ludzkość, mniej możemy pracować, że przestajemy... Ale nie pracujemy mniej. My możemy mniej pracować, ale nie pracujemy mniej. To jest tym wszystkim najdziwniejsze. Mhm. No jaki był drugi punkt tego tam... Także to jest pytanie do Państwa. Czy po COVID-zie pracujecie mniej czy więcej? Piszcie w komentarzach. Kolejna teza... Napiszcie coś jeszcze Państwo, jeżeli Państwo mogą, miłego Rafale. Rafał to strasznie lubi. Strasznie jak tam, o Rafał, Włoś jest fajny. Coś. To uwielbia. Chodzę wesoły, jakby się tam Państwo przynajmniej mogli do czwartku mnie trzyma. Także nie wahajcie się. Dwa zdania chociaż. Jak się wahacie, czy skomplementować, czy nie, to komplementujcie. Komplementujcie, w ogóle mój pierwszy szef nauczył tego, że powiedział tak. Nikt cię w życiu nie pochwali, dlatego musisz się nauczyć chwalić się sam. I takiego gestu mnie nauczył, że trzeba się samemu poklepywać po ramieniu. No i często Rafał, to robię, jak mi te jest parę smutno. Komentarzy, co tam było, to Rafał sobie wklepuje z anonimowych kont. I komu to przeszkadza? Nie, absolutnie. Komu to przeszkadza? Mnie to nie. Zwiększam pulę szczęścia na świecie. Na przykład bardzo ciekawa teza Danahera brzmi taka, że nastąpi w COVID-zie powrót obrzydzenia jako kategorii politycznej. Mam wyjaśniać, o co chodzi? No. Obrzydzenie jest generalnie wiem, co to jest uważane za taki bardzo silny rys kształtujący to, jak my się zachowujemy wobec naszych współobywateli, współpracowników, współludzi. Jakichś takich ludzi, którzy nas otaczają.
Ale jednocześnie poprawność polityczna nakazuje nam tego obrzydzenia nie pokazywać. Bo z jednej strony poprawność polityczna nakazuje nam kręcić nosem na to, jak ktoś jest inny. Ale wiesz, to jest poprawność polityczna, tak ale to jest też dobre wychowanie. No. Dobre wychowanie, dyscyplina, jak najbardziej. No tak, to wszystko nam nakazuje nie okazywać obrzydzenia, a jednocześnie życie w warunkach kapitalizmu, który jest właśnie takim systemem, że jedni są bardzo bogaci, potężni, silni i tak dalej, a inni są ich podwładnymi, słabi, biedni i tak dalej, sprawia, że pomiędzy jednymi i drugimi jest stale napędzany mechanizm obrzydzenia. Ci na górze gardzą tymi na dole, muszą nimi gardzić, no bo im bardziej taki na górze gardzi tymi na dole, tym bardziej uzasadnia to, że jest na górze, no bo taki na górze nie myśli sobie, mi się udało, bo miałem szczęście i tak dalej, tylko myśli sobie, ja byłem lepszy, bardziej łebski, więcej pracowałem, a tamci to są głupi i tak dalej. Ale poczekaj, wiem, że się z tym nie zgadzasz, ale daj mi dojść do momentu, kiedy zaczniesz się ze mną zgadzać. Z drugiej strony ci, co są na dole, odpowiadają tym samym obrzydzeniem. Mówią, że ci na górze to kradną, złodzieje, pijaki, wiadomo. I narkomani. Narkomani. Wzajemne wszyscy, obrzydzenie. Wszyscy kapitaliści to narkomani. Jednocześnie życie właśnie w takiej wspólnocie, właśnie w okowach tej poprawności, tego wychowania dobrego, tej presji mediów na taką ogólną buźkę i tak dalej, nakłania nas do tego, żeby tego obrzydzenia sobie nie okazywać. Nie, raczej jak spotykasz człowieka biedniejszego od siebie, który jest gorzej ubrany, no to jako człowiek z klasą nie dajesz mu tego poznać i odwrotnie. On stara się na ciebie nie nawrzeszczeć, bo myśli sobie, co ja się będę tutaj dawał mu satysfakcję, że cierpię. No i tenże Danaher twierdzi, że z powodu COVID-u te wszelkie mechanizmy blokujące te zachowania nam pękną, że one zostaną przekreślone, że właśnie COVID sprawi, że my będziemy mogli okazywać pogardę i okazywać, jak ja to nazwałem wcześniej, obrzydzenie. Właśnie i innymi. I jednym z przykładów, moim zdaniem to się akurat zgadza, jednym z przykładów jest taka plaga, której ja nie znoszę. Przepraszam Państwa, że to powiem, ale nie znoszę tej plagi. To znaczy nie znoszę, jak ktoś w mediach społecznościowych specjalizuje się w tym, że robi zdjęcia współbraci, współsióstr i współobywateli jadących na przykład komunikacją miejską, którzy mają wystawiony nos ponad, że maseczka im zjechała albo sobie chcą oddychać, bo im okulary zaparowuje albo jeszcze cokolwiek. Wrzucają to zdjęcie i mówią, haha, ci Polacy nie potrafią nawet maseczki założyć, rozsiewają zarazki i tak dalej, i tak dalej. Moim zdaniem to jest powrót jakiegoś takiego tłumionego obrzydzenia, którym my manifestujemy, że jesteśmy lepsi, bo my wiemy, jak założyć maseczkę, prawda, a tamci nie wiedzą. I teraz się tak dowartościowujemy, bo już można, bo COVID sprawił, że możemy to zrobić. Czy ty się z tym zgadzasz? Nie. Wydaje mi się, że nie widzę tego obrzydzenia, nie widzę takiego związku przyczynowo-skutkowego w tym, że akurat czas izolacji miałby sprawiać, że jedna grupa drugą bardziej się brzydzi, to w zależności od, nie wiem, tego, jaką miejsce zajmujesz w społeczeństwie, albo tego, czy założysz maskę, czy myślę, że są stałe mechanizmy. Akurat tutaj bym nie widział, o ile z tą pracą bym się zastanowił, to drugie nie widzę związku. To jeszcze trzeci, ostatnia teza. Czy COVID będzie końcem globalizacji, kosmopolityzmu, uniwersalizmu, czyli tego wszystkiego procesu, który sprawiał, że świat jest taki mały, że my możemy wszędzie jechać, że w zasadzie to różnice kulturowe, geograficzne i tak dalej, one mają coraz mniej znaczenia, a to, że się zamykamy, no jednak sprawia, że mniej się spotykamy i mniej następuje, mniej jest tej wymiany i tak dalej. Czy będzie koniec globalizacji twoim zdaniem z tego powodu? Wiesz co, moim zdaniem, zresztą pewnie twoim też, ludzkość ma przed sobą dwie możliwości, dwie ścieżki. Albo rzeczywiście będzie jakaś, nazwijmy to globalizacja, nie lubię tego słowa, ale jakieś zjednoczenie rzeczywiście będzie i będzie postępować, i jakieś unie i będziemy włączać się i robić wspólne mechanizmy. To będzie trwało, nie wiem, jeszcze ze 100 lat albo więcej pewnie, jeżeli w ogóle będzie. To będzie pierwsza ścieżka, to jest pierwsza ścieżka. Druga, że my się wszyscy pozabijamy, nie? Że my się wszyscy wysadzimy w powietrze, bombami się zniszczymy i będziemy nieżywi wszyscy. No, jakby dwie ścieżki jakieś takie. A nie uważasz, że to jest jedna ścieżka? To znaczy, że bardzo często w imię budowania pewnej jedności właśnie się wyżyna, zabija, niszczy, bombarduje i tak dalej, bo tu mamy zawsze taki proces jednoczenia musi być pod czyjąś kuratelą, więc ten ktoś próbuje to narzucić, a ci mogą powiedzieć, my nie chcemy i wtedy jest klasz, wojna, może tak być, konflikt. Może tak być rzeczywiście, że to zjednoczenie nastąpi. To by znaczyło, że tylko jedna ścieżka jest przed nami.
No tak, tylko ta ścieżka może się zakończyć tym, że nie będzie nas na przykład, ale to jakby już nie jest stale wesołe w ogóle całkowicie, że nie. Jak nie wtedy jest. Będzie wyglądał ten program? Jak wtedy będzie? Gdyby nie będzie nas. Postawimy tu jednego, gdyby zabrakło na przykład Sławka, no to jakoś byśmy sobie to poradzili, ale dwóch? No jakby zabrakło to Sławka, to by tego nikt nie zauważył w ogóle, proszę Państwa. Proszę Państwa, kończąc, chciałem Państwu zaprezentować jeszcze naszą stałą taką niby rubrykę, Klub Głupiej Książki. Dzisiaj pokażę tę głupią książkę na Storytelu. Słucham ją. Ta książka nosi tytuł Pisz jak mistrz i napisał ją S.J. Scott. Tutaj to jest taka, nie wiem, tam widać, czy to S.J. Scott, może ją wysłuchać sobie. No i ja słucham. Może Scott. Scott jest napisane przez dwa T, to Scotty ty chyba może, ale nieważne. Ja słucham tej książki na podwójnych obrotach, w związku z tym szybko mi idzie, już mi wszystko szybko. Ta książka jest o tym, jak zostać pisarzem. I patrzcie, koncentruję na takich radach, jak to w tych wszystkich głupich książkach jest, że, proszę Państwa, żeby zostać pisarzem, to trzeba wstać i pisać, nie? I tam są takie, to jest niesamowita, cudowna książka. No, ja jestem pewien, że on zbił olbrzymi kapitał, że to jest bestseller, bo to jest tak głupie, proszę Państwa, że to się musi podobać. I on na przykład tam ma takie wyliczenia są w tej książce, które mnie urzekły. Jedno z takich wyliczeń jest tak, pisz, i to są jego słowa, nie tego Scotta, pisz 2000 słów codziennie, to wtedy, uważaj, napiszesz 14 tysięcy słów tygodniowo. To jest niesamowite. Proszę Państwa, to trzeba mieć głowę. Ja jestem znanym matematykiem. Wszyscy mnie lubią i znają z powodu matematyki. Ale rozumiem, że i to 14 tysięcy nikt by nie powiedział. Druga taka, bo tam jest szereg tych rad, a druga taka rada, którą ja też zapamiętałem, to na przykład pielęgnuj w sobie entuzjazm. I jak ten entuzjazm i te 14 tysięcy, to zostaniesz, proszę Państwa, pisarzem, gdyby ktoś chciał zostać. Proszę Państwa, polecam Państwu. A ja myślałem, Klub Głupiej Książki, Scott. A ja myślałem, że tobie będzie chodziło o to, że on każe wstać i pisać, że jesteś przeciwnikiem pisania na stojąco. A to Hemingway pisał na stojąco. Ja słyszałem, że Nabokow. A to Nabokowie, to słyszałem inne rzeczy zupełnie, ale to nie chcę tu mówić. Ej, o Hemingwayu. W następnym odcinku opowiemy Państwu całą prawdę o Hemingwayu. A ja o Nabokowie, o Boże. Co to... Dziękujemy Państwu. Już nie mogę się doczekać. Dziękujemy Państwu bardzo i chcielibyśmy jeszcze poprosić na koniec o komentarze, jak wypadł Rafał Woź, redaktor Rafał Woź, bo pierwszy przed kamerą, jeżeli możecie go pozdrowić, a jak nie, to Rafał sam sobie wpisze. No i piszcie, jak w ogóle rozumieć całą tę sytuację z tą pandemią, z tymi szczepionkami, bo my nie radzimy sobie z tym. A poza tym my czytamy te komentarze. Czytamy. I bierzemy sobie do serca. I usuwamy. No i usuwamy niektóre. Dziękuję Państwu.